sprawie ustalenia wstępnej listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2014 rok. Może ja nie będę czytał tej listy, bo każdy ma dla nas przed sami tą listę. Jeśli ktoś, kogoś pominęliśmy, bądź jeszcze są jakieś propozycje, to proszę o umieszczenie. Ja mam dwie poprawki. Jedną mam swoją poprawkę, a drugą dostałam od Maćka Hankusa. Przeczytam najpierw swoją, że w paragrafie numer 1 dopisuje się jako kolejny punkt zadanie o nazwie. Remont chodnika wraz z projektem przebudowy Zatok Postojowej i drogi dojazdowej przy bloku Francesco Nullo 13. To ja może wyjaśnię, o co chodzi, bo ja ten chodnik zgłaszałam do remontu w zakresie zadań powierzonych Komisji Infrastruktury, ale jest tam więcej do zrobienia niż sam chodnik, remont właśnie Zatok Postojowy i drogi dojazdowe, dlatego to zadanie kwalifikuje się do tego zakresu. Czy są jakieś pytania na temat poprawki? Nie, bo teraz jeszcze nie ma kolejności. Bo kolejność dopiero będzie później inną uchwałą ustalana. Najpierw zadania muszą zostać zweryfikowane. Remont chodnika wraz z projektem przebudowy Zatok Postojowy i drogi dojazdowej przy bloku Francesco Nullo 13. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz dwa, trzy wstrzymujące. Kolejna poprawka Maćka Hankusa. W paragrafie pierwszym dopisuje się kolejny punkt. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia wzdłuż alejek przy ogródkach działkowych od zespołu szkół mistrzostwa sportowego w ulicy Gruchowskiej wzdłuż Białuchy do ulicy Bolesława Chrobrego. Czyli Maciek chce dopisać tutaj ten punkt, który jest w następnej uchwale usuwany z tego względu, że ten punkt był na ten rok. To zadanie było wskazane na ten rok, ale my przeznaczyliśmy na nie 17,5 tysiąca, a zostało wycenione na 60 tysięcy. No i w tym roku już nie ma możliwości realizacji tego zadania. Może to sprzedać inwestorowi, bo to jest trochę zieleni i to jest istotne. Czy są jakieś pytania do poprawki? Ale ja mi na przykład jeszcze wycenę tego. Wycena była, tak, ale to nie zostało przecież zgłaszane. Tylko że on nie czytał tego, ja nie pamiętam, bo jestem na i tak na tej liście są wszystkie takie zadania, bo tam w środku jest wskazujemy te imię mieszkańców i akty, prawda? I one będą następnie wszystkie zweryfikowane, jeżeli się okaże, że to zadanie się nie kwalifikuje, no to automatycznie wyjdzie z listy. Dobrze, kto z Państwa jest za poprawką Maćka Hankusa? 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz mam 3, 4, 5. Kto się wstrzymał? Proszę, będzie teraz to niesienie. Przepraszam, bo muszę to 4. Raz, 2, 3, 4. 4. Są jakieś pytania co do projektu? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania po dwóch poprawkach. Kto z Państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję.
punkt 6 Projekt Komisji Planowania Przestrzennego.